Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest właściwie kontynuacją mojego poprzedniego odcinka, w którym poinformowałem na końcu, że następny odcinek będzie poświęcony temu, jak zrobić terrarium dla kijanek. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Wygrałaś. Wygrałaś dzisiejszą rozgrywkę. Czemu się odsuwasz ode mnie? Nie odpychaj mnie. Pipi, pipi. Nie odchodź. Pojadę chyba na Szybkęsa, jeszcze przepalę mojego złomka, bo chciałem tak naprawdę zobaczyć, czy tutaj w tych kałużach na naszych ruchomych bagnach wszystkie, zobaczyć, czy wszystkie kałuże już wyschły. Były tam kijanki małe. Ja co roku biorę kilka kijanek z tych kałuż właśnie, które już wysychają, czyli dla tych kijanek, które nie mają szans przeżycia. Biorę gdzieś tam kilka, robię im terrarium i później jak urosną, to je wypuszczam. Więc chciałem też pokazać, jak zrobić takie terrarium proste. Można to zrobić dla dzieci. Dzieci chętnie obserwują, wydaje mi się, rozwój jakichś takich żyjątek. Jest to stosunkowo proste, także jadę. Tutaj nie ma, ale trzeba było dalej. No i tutaj jest kilka właśnie. No te kijanki już by nie przetrwały. Myślę, że jutro to już jest po prostu ostatni dzień i ta kałuża wyschnie, także wyciągnę te kijanki tutaj stąd i jutro chyba już, nie dzisiaj. Chyba, że znajdę jakiś pojemnik. Znalazłem puszkę. Albo jutro. Jutro. Hej, hej, ja właśnie wróciłem z pracy. Lecę zapakować te kijanki do butelki. Wczoraj znalazłem malutką puszeczkę, ale wydaje mi się, że jak obetnę tą butelkę, będzie mi łatwiej. Przy okazji wezmę moją przyjaciółkę kochaną na spacer, więc lecimy po te kijany. Trochę się spóźniłem niestety. Ale widzę, że ta jedna tutaj nawet rusza ogonem. Idę, ogarnę trochę wody. No i zobaczymy. Może kilka przeżyło. Dobra, kilka chyba przeżyło, zobaczymy. Wrzuciłem wszystkie te, które miały szansę gdzieś tam jeszcze. No i tyle. Te, które miały przeżyć, to przeżyły. A reszcie po prostu nie było pisane. Wrócą w innej formie. Dobra, idę po jakiś pojemnik i zobaczymy, ile przeżyło. Pojemniczek po pieczarkach będzie dobry na pierwsze minuty. Później wezmę miskę. A gdzieś tutaj jest. Najlepsza woda jest deszczowa, moim zdaniem. Zawsze jak nalewam tym kijankom wodę, to właśnie nalewam stąd, tam są jakieś żyjątka, mogą też może coś tam wszamać sobie. Dobra, ile przetrwało? Dwie na pewno. Trzy. Co ja daję do tego mojego małego terrarium? Trochę kamieni. Pożywienie.
Czyli jakiś taki, jakąś taką roślinkę z korzeniami. One gdzieś tam sobie dziubią te korzenie i liście. W ziemi też pewnie znajdują jakieś minerały, także no na przykład to. Myślę, że to wystarczy póki co. Będą trochę większe, to gdzieś tam wyrwę im jakiś większy korzeń, jak im będę zmieniał wodę, także na razie kamienie i jakaś roślinność, trochę korzonków. I teraz zrobiłem niezły klimat. Będą miały skałę. Poszukam jakiegoś dużego kamienia, który jest bardzo obrośnięty mchem i tam też sobie na pewno znalazłem jakieś pożywienie. I terrarium dla kijanek gotowe. Ciężki z tym kamieniem, ale teraz wystarczy nalać wody i je po prostu wpuścić. No i popatrzcie, bardzo prosto można dla dzieciaków zrobić takie terrarium, aby sobie mogły poobserwować zwierzątka, jak się rozwijają, a później wypuścić. Na pewno musi to być w zacienionym miejscu, nie mogą stać na słońcu w akwarium na przykład, bo kolega gdzieś tam sobie je ustawił na biurku, świeciło słońce, no i po prostu nie przetrwały. Także to musi być w zacienionym miejscu i no i tyle, przelewamy. Dość dużo tych janek przeżyło, mi się wydaje, że z 7 jak nic. Później wam pokażę, jak cały ten osad opadnie, zrobi się przejrzysta ta woda. Dobra, miały lepiej. Także mają skałę, mają rośliny, mają kamienie, mają dużo pożywienia, korzonki, niekorzonki. Także niech żyją. Siedem kijanek przetrwało, także całkiem nieźle. Ja raz na jakiś czas wymieniam im wodę i wyrywam nowe rośliny. Naprawdę rzadko, może raz na kilka tygodni. Jedna ważna rzecz jest taka, żeby one po prostu, jak już im wyrosną kończyny, żeby nie potrafiły się same wydostać. Warto na to zwrócić uwagę. Jak im się wykształcą płuca, to wydaje mi się, że dobrze, jak mają po prostu gdzie wyjść przy wymianie wody. Nalewam na tyle wody, żeby kamień trochę wystawał na zewnątrz i one gdzieś tam mają się gdzie wyspinać. No i będziecie widzieć, że próbują wyjść. No i to jest wtedy czas na to, żeby je gdzieś wypuścić. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Nie należy pewnie ten odcinek do jednych z bardziej ekscytujących moich jakichś tam krótkich projekcji, ale być może się to komuś przyda. Tak czy inaczej, życzę wam dużo zdrówka, miłości i do następnego razu. Hej!